Kolejna wyprawa, tym razem wylądowałem w Niemczech. Mam odwiedzić dom kolekcjonera lalek. Sprawdzimy, czy jeszcze faktycznie zostały jakieś lalki i może dowiemy się, dlaczego właśnie taka pasja. A wy uzbrojcie się w cierpliwość i widzimy się za chwilkę w środku. Na razie. Już na samym wejściu ciekawe znalezisko. Zobaczcie drzwi wejściowe do tego domu. Jest tutaj również warsztat. Piła do cięcia drzewa. Kosiareczka, trochę cegieł. Przygotuję sobie latarkę, bo najprawdopodobniej nie będzie nic widać bez niej. My tu mamy jeszcze, dobra, początek wystarczy. Zorientuję się, co jest w środku, czy faktycznie będzie potrzebna latarka. I tak myślę, że tak. Najprawdopodobniej służyło jako piwnica. Trochę steropianów. Albo zostało po remoncie, albo ktoś coś planował po prostu, a nie doszło do realizacji planu. Rowerek. Teraz wejdziemy do części mieszkalnej. Tutaj mamy łazienkę. Ła, kibelek chyba. Ostatnio ktoś korzystał, jednak tutaj wody może już nie być. Nie. Wody już nie ma. I pewnie dlatego nie spuścił wody. Nasi tu byli. Zresztą gdzie nas nie ma. Zauważcie, że w każdym pomieszczeniu praktycznie znajduje się lalka. Nie wiem, czy
ktoś nie kolekcjonował właśnie lalek. Zobaczcie. Tutaj mamy kuchnię. W kuchni również znajdują się lalki. Tu już bez głowy. Drewniana kuchnia. Wyposażenie kuchni zostało jeszcze. Kubeczki. Główne wejście, które widzieliśmy. To chyba zdjęcie byłej właścicielki domu. To być może był salon. Zobaczcie, jaka graciarnia. Ktoś już tu nieźle rozkopał cały dom. Zobaczcie, jaka wieża. Nawet aparat. Kolejna lalka. I druga część salonu, również wszystko rozwalone. Tu ładny talerzyk drewniany się zachował. Kilka płyt winylowych. Kolejna laleczka. Najprawdopodobniej ktoś tutaj więcej lalek. Zobaczcie. Malutki fortepian. Chyba kiedyś pozytywka. Tutaj mamy jedną z sypialni. Również bardzo dużo lalek.
A widzimy jeszcze samochód, który stoi zarośnięty już drzewami. Później spróbuję tam dojść. Idziemy do góry. Gdzieś to muszą być schody, bo widziałem, że jest jeszcze jedno piętro. Nie wiem, czy nie tutaj. Tak jest. Idziemy do góry. Co tutaj mamy? Na pierwszym piętrze również graciarnia. Najprawdopodobniej właścicielka przetrzymywała tutaj różne graty niepotrzebne. Zobaczcie, zegarki ustawione, każdy na inną godzinę. Zobaczcie, Sydney, New York, Rio. Tu druga część. Dużo elektroniki. Zobaczcie, stare komputery. Zobaczcie, jaki wielki monitor. Teraz by to nie przeszło już. Kołowrotek, wędki. Tu mamy już jakiś lepszy sprzęcik. Nie widzę tylko nigdzie żadnego kalendarza, żeby sprawdzić dokładną datę, kiedy dom został opuszczony. A tu co mamy? Nie, to nie kalendarz. Anteny, jeszcze bardzo stare. Tu mamy jeszcze strych, obcięte kable. Chciałem jeszcze zobaczyć samochód przed wejściem. Być może uda nam się dostać do niego. Wejście było tu.
Tak. I mamy Fiacika. Spróbujemy wejść do środka. O. Wiecie co, może nie będę wchodził do środka, bo tu już wszystko zgniło, spleśniało. Tutaj gazeta. Nie widzę nigdzie daty. Tu jest łazienka. Sprawdzimy, czy nie ma żadnych produktów, dzięki którym będziemy mogli stwierdzić, kiedy ktoś opuścił ten dom w Niemczech. Tu mamy. Słuchajcie, strasznie śmierdzi. Tutaj mamy 2015 rok. Czyli najprawdopodobniej 5 lat temu został opuszczony ten dom. Sprawdzimy jeszcze inny produkt. Ser pleśniowy. Ten to już jest dla odważnych. Faktycznie jest pleśniowy, o kurwa, śmierdzi. Co tu mamy jeszcze? Tu też coś spleśniało. Jak widzieliśmy, dom najprawdopodobniej został opuszczony 5 lat temu i przez ten czas został totalnie zdewastowany. Cenne przedmioty najprawdopodobniej już poznikały. Jedynie co zostało, to właśnie takie pobojowisko. Z tego miejsca będę się żegnał z wami. Jak zwykle widzimy się w piątek o 20:00. Do zobaczenia.